Jo, Simánko. Wyrzucam to. Najwyższy czas. Najwyższa pora. Sprawdź. Wyrzucam wam tą płytę setki spisanych liter, przede wszystkim muzykę i chyba też moje życie zapisane na bicie. Od dawna inaczej nie umiem, więc wyrzucam na płycie wszystko, czego nie rozumiem. Czujesz? Recepty na życie w tym nie znajdziesz i nie pytaj mnie o prawdę. Ej DJ, przemów za mnie. Dalej walczę, choć często sam nie wiem o co i po co. Czy już dawno przesiąknęło świat zło? Krzyczę, walczę swoje prawo tak jak Beastie Boys. Szczególnie gdy bezczelnie próbuje zabrać je ktoś. Ksiądz Natanek już wie, że chyba dzieje się coś, bo wyrzucam wam płytę. Siema, mówi Łukasz Bobs. Bo po pierwsze dla ludzi, którzy zawsze ze mną są, i dla osiedlowych mord, bo przecież jestem stąd. Każdy blok patrzy na mnie od tylu ładnych lat, bez wiedzy, że ja to ja, mijając się każdego dnia. I to stara prawda, że kto ma wiedzieć, ten wie. Więc się nie wbijam w sprawy, które nie dotyczą mnie. I wielki respekt dla barana za życie na bicie i dla reszty znajomych producentów na tej płycie. Jak sami widzicie, czasem następuje przełom, gdy się kilka rąk dołoży, może stworzyć nowe dzieło. Pytasz, co to się stanęło? Zatnij tego Windowsa, a może spotkać popsa wędrującego przez otchłań. Bo pozostała czotka, odkąd nauczyłaś mnie kraść. Krótkie momenty, nie spać, zwiedzać, zapierdalać. Serio, dzięki. Teraz się włóczę prawie codzień i może tego słuchając właśnie minąłeś mnie po drodze. Przypadkowy przechodzień, co dziś rzuca wam to CD, by pożegnać chęć szukania na problemy alibi i przestać się dziwić, bo co było, a nie jest. Wielki hołd dla ludzi, w których tutaj ciągle wierzę, tak jak oni we mnie. Mam nadzieję. Mam tą pieprzoną nadzieję. Yo, wielkie pozdro. 2013, kurwa.